Miałeś kiedyś tak, że ktoś coś do ciebie mówił i to brzmiało tak sensownie i nawet było spójnie logiczne, miało jakikolwiek sens i ty po jakimś czasie złapałeś się na tym, że ten gościu, który coś do ciebie mówi, może tak na dobrą sprawę nie mówi prawdy i on sam w sobie nawet nie wie, o czym on mówi. Czyli tak w zasadzie to wali jakąś ściemę. Mówi coś totalnie oderwanego od rzeczywistości. I skapłeś się o tym dopiero po jakimś czasie. Może nawet minął dosyć długi czas, zanim się zorientowałeś. I może nawet miałeś jakieś delikatne poczucie żalu do siebie, że twój umysł wysyłał ci jakieś sygnały, albo miałeś jakąś intuicję, że coś jest nie tak, ale ty to bagatelizowałeś. I po jakimś czasie doszło do jakiegoś doświadczenia, które ewidentnie pokazało ci, że się nie myliłeś. I po tym doświadczeniu musiałeś na nowo wszystko w swoim życiu zdefiniować. I może nawet okazało się, że jesteś bardziej pewny siebie niż ci się wydawało, tylko wcześniej w siebie nie wierzyłeś. Miałeś coś takiego kiedyś w swoim życiu? Ja myślę, że wiele osób miało coś takiego w swoim życiu. Wiecie, ja zaczynałem swój kanał na YouTubie od rozwoju osobistego i w życiu bym się nie spodziewał, że będę mówił o duchowości. I poza tym, że tutaj prowadzę kanał i on jest w języku polskim, to sam inspiruję się różnymi kanałami zagranicznymi, głównie w języku angielskim. Głównie w zasadzie tylko języku angielskim, bo praktycznie innych języków nie znam. Chyba, że uda mi się wpaść na coś, co jest przetłumaczone. I to jest taka moja inspiracja do nagrywania filmów na YouTube. Oprócz tego sam pracuję nad sobą, ćwiczę, trenuję, medytuję, reflektuję, piszę, tworzę, kontempluję, czytam. Z różnych źródeł. Nie tylko z jednego źródła, ale mam wielkie podłoże różnych perspektyw, zrozumienia tego, czym jest życie, i ciągle eksploruję nowe źródła informacji, starając się ubogacać moje zrozumienie świata, zrównoważyć siebie, zdobyć więcej mądrości, opanować życie, opanować siebie, opanować cokolwiek, co jest w moim życiu do opanowania. I wiecie, i zderzyłem się z wieloma różnymi duchowymi dziwactwami, którego do tej pory nie rozumiem. I już czasami momentalnie nawet sam nie chcę tego rozumieć. Ale pomyślałem, że się z czymś tutaj z wami podzielę. Mianowicie chodzi o taki paradygmat tego, że umysł jest zły, że coś jest z umysłu to jest złe. Że umysł trzeba wyrzucić, że umysł jest nieodpowiedni. Że jak ktoś jest intelektualnie racjonalny i ktoś tego nie może zrozumieć, to od razu do wyrzucenia. Zderzyłem się z tym wielokrotnie. I muszę wam powiedzieć, że był taki moment w moim życiu, kiedy doświadczyłem tego, o czym mówiłem wam na samym początku tego filmu. I stwierdziłem, o kurczę, to może ja zamiast uczyć się, nie wiem, psychologii czy rozwoju osobistego, zacznę uczyć się o tym, jak działają przekonania. I tak trafiłem na epistemologię i systemy przekonań, kognitywistykę i wiele różnych badań i źródeł wiedzy, które rozwaliły moją głowę na czynniki pierwsze. I uświadomiłem sobie, że jest dużo więcej do duchowości niż świadomość sama w sobie. Jest też ten aspekt logicznego zrozumienia tego, jak funkcjonuje świat, życie oraz jak działają i funkcjonują przekonania. Oprócz tego, że dysponujemy naszym umysłem, naszą logiką, naszym werbalnym i kognitywnym zrozumieniem świata, dysponujemy również naszymi zmysłami oraz percepcjami i dysponujemy również konformizmem, czyli tym, na co się umawiamy i na co sobie pozwalamy względem konwencji społecznych, budowania
zasad, reguł, społecznych gier czy motywacji. Jednym z fundamentalnych budulców naszego życia są nasze przekonania. Nasze przekonanie. To, w co wierzymy. To, jak formułujemy myśli. To, czym jest dla nas myśl sama w sobie, co odzwierciedla. W jaki sposób ta myśl, ten symbol, ta koncepcja, jaką mamy w głowie na temat czegokolwiek w życiu, domu, rodziny, związku, jedzenia, pracy, przyjemności, emocji, gniewu, złości, radości, duchowości, rzeczywistości materialnej, doświadczeń mistycznych, doświadczeń duchowych, sukcesu, mistyki, książek, wiedzy, przekonań, bo są również przekonania o przekonaniach, to wszystko determinuje całe nasze życie. I może nieraz zderzyliście się z takim przekonaniem, że jesteście twórcami swojego życia, tylko bardzo rzadko mówi się o tym, że jesteś twórcą swojego własnego życia w obrębie granic funkcjonowania twojego bycia. To nie znaczy, że jak ja sobie teraz pomyślę, no, Afryka nie istnieje i ona znika. Mogę wymazać koncepcję Afryki z mojej mentalnej mapy, ale ona nadal tam będzie. I to jest to, dlaczego wiele osób rozwijających się duchowo tworzy sobie fantazję duchowości. Wiecie, taka idealna utopia duchowości, życia duchowego, taka fantazja oświecenia. I to jest bardzo niebezpieczne i to jest to, co często negują nauczyciele, ponieważ nie chcą wodzić ludzi za nos, nie chcą ich oszukiwać, nie chcą ich urabiać na pieniądze, na kasę, nie chcą dawać im czegoś, co nie jest prawdą, nie jest prawdziwe. Jest to mega super trudne to, o czym ja mówię, ponieważ musielibyśmy zdefiniować również to, czym jest ta prawda i musielibyśmy pokrótce chociażby scharakteryzować większość pojęć, które ja tutaj użyłem w tym nagraniu. A im więcej charakteryzujemy pojęć, o których mówimy, tym dłuższe staje się nagranie. A ludziom nie chce się oglądać długich nagrań, bo zdolność do koncentracji ludzi na robieniu jednej rzeczy naraz jest cholernie słaba. Ja to przykładowo widzę po statystykach YouTube'a, gdzie nagrywam wideo, które ma 20 minut, a ludzie zazwyczaj dotrwają do 5 minut, 7 minut. Potem zazwyczaj zostają tylko ci, którzy subskrybują kanał, albo mnie lubią, albo są na bieżąco. I to nie tyczy się tylko moich materiałów, tylko wszystkich innych na YouTubie również. To jest jedna sprawa, mamy bardzo słabą zdolność do koncentracji. A druga sprawa, jesteśmy bardzo łatwo wodzeni za nos poprzez pokusy i obiecanie przyjemności. Jeżeli będziesz miał wideo, które będzie wysoce rozrywkowe i bardzo przyjemne i będzie ci za każdym razem wyskakiwał coś nowego i będziesz miał tą obietnicę, że zaraz będzie coś nowego, ekscytującego, to będziesz biegł za tym jak za narkotykiem, jak dziecko, które jest w sklepie i tupie nogą, żeby mama kupiła mu zabawkę albo żeby tato dał mu cukierka. I jednym z najważniejszych elementów na drodze rozwoju własnej świadomości jest głębokie spojrzenie na to, czym jest to, w co ja wierzę. Nie pod względem moralnym, czy to, w co ja wierzę, jest dobre lub złe, czy może powinienem wierzyć w coś innego, lecz pod względem czystej, klarownej percepcji tego, w co wierzysz i co jest dla ciebie w życiu prawdziwe. Co jest prawdziwe w naszym życiu? Skąd wiemy, co jest prawdziwe w naszym życiu? Nie mam tutaj na myśli filozoficznej spekulacji, ale dojdźmy do jakiegoś prostego wniosku. Jeżeli wezmę moją rękę i w tej chwili na nią spojrzę, to ona jest dla mnie prawdziwa. Nie mam żadnych zastrzeżeń, żadnego problemu. Moja ręka jest prawdziwa. Jeżeli zacisnę ją w pięść, również jest prawdziwa. Jeżeli zamknę oczy i przywołam wspomnienie tego, co było, ono również dla mnie jest prawdziwe. Wszystko, co pojawi się w naszej świadomości i możemy to zaobserwować, jest dla nas prawdziwe.
I nie możemy tego uniknąć. Jest to jeden z fundamentalnych powodów, dlaczego tak łatwo ulegamy kłamstwom, manipulacji albo iluzji, ponieważ wszystko to, co pojawi się w naszym polu obserwacji, jest tak samo prawdziwe. Dopóki przykładowo nie uruchomi się jakaś część naszego mózgu odpowiadająca za logikę, osąd albo sceptycyzm i my czegoś nie ocenimy, nie zastanowimy się, tak, ale czy ja chcę w to wierzyć? Czy to jest dla mnie prawdziwe? Czy to mi służy? To nigdy tak na dobrą sprawę nie wiem. Chociaż wiecie, wszyscy razem mamy ten taki podstawowy instynkt przetrwania, który gdzieś tam cały czas stale odsuwa jakieś tam rzeczy, które nam szkodzą, przynajmniej powinien odrzucać rzeczy, które nam szkodzą i powinien motywować nas ku przyjemności, tak? I poniekąd podstawia nam pod nos tą taką prawdę, która jest czysto subiektywna i która często jest utożsamiana z egocentryzmem, abyśmy po prostu robili to, co lubimy, abyśmy spełniali siebie i w ten sposób żyli. I rozwój świadomości to jest właśnie twoja zdolność do rozpoznania prawdy w twoim własnym doświadczeniu. Im bardziej jesteś świadomy siebie i życia, tym bardziej jesteś świadomy tego, co jest prawdziwe. Nie tylko w stopniu klarownych percepcji tego, że na przykład patrzysz na rękę i ona jest bezpośrednio prawdziwa dla ciebie teraz, ale również tego, jak twój umysł formułuje koncepcję, jak masz poukładane w głowie, tak? Jak masz poukładane w głowie, jakie masz źródła wiedzy, jak żyjesz na co dzień i na ile jesteś z tym spójny. Jest to mega super trudne. Dlaczego? Ponieważ my żyjemy z chwili na chwilę. Jeżeli ktoś z was jest wysoce emocjonalny, to ma jeszcze dodatkowy koktajl emocji, które potrafią nieraz kimś miotać na prawo i lewo i jest dodatkowe tango. Jeżeli ktoś z was ma wiele różnych znaczeń i wierzeń, które często są ze sobą sprzeczne i się kłócą, to macie jeszcze dodatkowy konflikt. Jeżeli ktoś z was ma jakieś problemy emocjonalne, finansowe, z przeszłością, macie problemy z poczuciem winy, poczuciem wstydu, poczuciem żalu, macie dodatkowy pakiet. Jeżeli masz kompleksy, masz dodatkowy pakiet. Podobnie w drugą stronę, jeżeli kochasz siebie, akceptujesz siebie, to masz jeszcze inną percepcję siebie, masz inne poczucie siebie. Jeżeli rozwijasz siebie, dążysz za sukcesem, wierzysz w swoje poczucie wartości, masz również inną percepcję siebie. I to ta świadomość, nie tylko samego siebie, ale również twojego otoczenia, składa się na całe twoje życie. I to od twojego poczucia klarowności tego, co się dzieje, zależy twoja własna indywidualna jakość szczęścia. Wiecie, dzisiaj oglądałem z Asią film o dwóch papieżach. Bardzo fajny film, polecam. I tam padła taka myśl. Wam przeczytam. Prawda bez miłości jest nie do zniesienia. I wiecie, bardzo często słyszymy o miłości takiej, siakiej i owakiej. Wielu nauczycieli mówi o miłości, a kompletnie na co dzień zachowują się totalnie inaczej. Wielu nauczycieli mówi, żeby nie żyć z poziomu umysłu, ale jak zadasz im pytanie, dobra, no to skąd wiesz swoją wiedzę i przekazujesz swoją mądrość? No to powie ci, że z czegoś innego, z czegoś więcej, ale tak na dobrą sprawę i tak każdy z nas przejawia się z poziomu umysłu, bo nie jesteśmy w stanie się go pozbyć. I teraz jeszcze bierzemy koncepcję miłości. Skąd bierze się miłość? Choć mam tą miłość w sobie i mam to poczucie całości w sobie, to ni cholera nie jestem w stanie tego wyjaśnić, czym jest miłość, mimo że nagrałem wiele filmów na ten temat i mam duże zrozumienie na ten temat. I dzieje się to, ponieważ my bierzemy miłość jako coś dobrego, jako coś przyjemnego i ta miłość, którą znamy,
jest w dużej mierze odbiciem naszej kolektywności. Ale to nie jest ta miłość, na której nam zależy. Dlaczego? Ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że ona nie jest trwała. Ona się pojawia, potem przemija, zamienia się w coś innego. Raz kogoś kochamy, potem go nienawidzimy. Raz czujemy tą miłość w sobie i chcemy obdarować cały świat. Potem nienawidzimy tego świata, popadamy w doła. I nie jest to cokolwiek stabilnego. I dzisiaj nie chcę was namawiać do tego, abyście kochali i zbawiali świat. Bo moim zdaniem świat kocha sam siebie i zbawia sam siebie na swój własny sposób. I on bardzo pragnie, abyśmy to my byli, każdy z nas osobno szczęśliwi, tacy jacy jesteśmy. Tylko chciałbym, abyście bliżej przyjrzeli się temu, w co wierzycie. Jak formułowane są wasze myśli na co dzień? Czy wciąż wierzysz w to, w co wierzysz? Czy nadal chcesz w to wierzyć? I czy to jest dla ciebie tak naprawdę potrzebne? Wiecie, ja zderzam się z takim przekonaniem, że 80% tego, w co ludzie wierzą, to jest kompletny bullshit. To jest wytwór ich wyobraźni. Włączając to 80% teorii duchowych, które są kompletnie bezużyteczne. Są kompletną fantazyjną abstrakcją, bardzo często zniekształcaną przez wielu ludzi. I ciężko jest mi to powiedzieć, ponieważ nie chcę wyjść na tego, co hejtuje. I nie chcę wyjść na tego, który twierdzi, że zawsze ma rację i jest taki ponad tym. Jestem normalnym człowiekiem. Tylko chciałbym nagrać to wideo jako taką przypominajkę do tego, abyście sprawdzali to, w co wierzycie. Abyście poświęcili czas na medytację, abyście poświęcili czas na refleksję, na pisanie dziennika, na kontemplację, na spacer. Jakbyście potraktowali to na serio, na poważnie. Bo nikt tej roboty za was nie zrobi, a jest to najbardziej oczyszczająca robota, jaką człowiek może zrobić sam dla siebie. Prawda bez miłości jest nie do zniesienia. Wiecie, ja to rozumiem tak, że każdy w nas nosi tą miłość w sobie. I ta miłość jest naszym poczuciem bycia. A prawda, będąca odbiciem czystej świadomości tego, na co patrzymy, to jest prawda. Prawda to jest to, na co patrzysz. Często, gdy ją konceptualizujemy, to ona wydaje się być taka sucha, taka szorstka, taka obojętna. Taka nie do zniesienia. I dopiero, gdy połączymy ją z tym, co czujemy wewnątrz nas, z naszym bijącym sercem, czyli poniekąd połączymy to, kim jesteśmy w naszym centrum, z tym, co widzimy i czego doświadczamy na zewnątrz, wtedy będziemy mieli to poczucie całości. To poczucie bycia świętym. Nie poczucie bycia świętym, bo jesteś moralnie cnotliwy i doskonały. Tylko poczucie bycia świętym, ponieważ połączyłeś jedno i drugie w całość. I ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to wymaga pracy, praktyki, nie dzieje się od razu. Dzieje się to na przestrzeni lat. Specjalnie po to wymyślono wszelakie praktyki duchowe, aby ludzie pracowali nad sobą i ćwiczyli, aby stawali się lepszymi, silniejszymi, bardziej świadomymi ludźmi, żeby odnajdywali bardziej kreatywne rozwiązania na swoje problemy, aby się nie ograniczali. To, o czym ja mówię, ja się tego uczę. To nie jest coś, co ja mówię teraz, bo jestem super mega zajebisty. Nie, uczę się tego każdego dnia. Może sam czasami nie rozumiem swoich słów. Ale nie martwcie się, i tak na tym świecie nikt siebie w pełni nie rozumie. Nikt w pełni na tej planecie samego siebie nie może zrozumieć. Dlaczego? Bo życie jest procesem,
jest w ciągłym ruchu, a my wszyscy ciągle zderzamy się z tym, co jest niepoznane. I to, co jest niepoznane, jest odbiciem nas samych. I projektujemy na to to, co znamy, żeby jakoś sobie z tym radzić. Ale fundamentalnie wewnątrz nas nie mamy zielonego pojęcia, skąd jesteśmy, co my tutaj robimy i dokąd idziemy. Jeżeli mielibyście jakieś takie poczucie, o Jezu, coś jest ze mną nie tak, tylko ja jestem tutaj straszny, o Jezu, moje życie to katastrofa, nikt pewnie tak nie ma, Damian to jest pewnie taki idealny, bo nagrywa te filmy, inni też pewnie są tacy idealni. Nie. Jeżeli oglądasz jakąś gadającą głowę w internecie, która mówi ci, co masz zrobić ze swoim życiem, ona nie ma pojęcia, co mówi tak naprawdę. Może ma jakieś pojęcie o tym, co działa w jej życiu, ale o twoim życiu nikt nie ma zielonego pojęcia poza tobą. Więc jedyne co, do czego mogę cię namówić, to jest weź pełną odpowiedzialność za swoje własne życie, rozpoznaj to, co jest prawdziwe i żyj w zgodzie z tym, co jest prawdziwe dla ciebie. Po prostu. Ja mam na imię Damiano, dzięki wszystkim serdeczne za obejrzenie tego filmu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zostawcie swoje komentarze i przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Venturesell, na dole są linki, możecie zakupić kurs pewności siebie. Zapraszam również na konsultacje i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka. To jest mega super proste. A jakże nadzwyczaj pomijane. Słuchajcie czas. Kontemplujcie zjawisko czasu. Zastanówcie się nad tym, czym jest czas. To kompletnie nie ma znaczenia. Nic nie ma znaczenia. Kompletnie nic nie ma znaczenia. Naprawdę nic nie ma znaczenia.